Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Łapie mnie coś chrypka. Wieczorem przyjechali jeszcze znajomi, Darek im pomagał nosić bagaże. Ja właśnie wstałam, wzięłam prysznic. Jest 7 rano, dalej wstaję starym czasem. No i zobaczcie, skóra zaczerwieniona, bo czułam aż jak myłam buzię, że pod palcami mi się roluje ta skóra po laserze. I po prostu pod spodem jest już skóra nowa. Także tu widać, tutaj wokół oczu miałam robione na mniejszej częstotliwości laser, a tutaj na większej. Szyja jest ok. Także nałożę sobie może teraz tą maseczkę nawilżającą. Jeszcze mam jedną sztukę od pani doktor. No i marzę o kawie, szczerze mówiąc. Ja tu mam jajka sadzone. O. I jakąś taką fajną rolatę ziemniaka znalazłem. I wycisnąłem nam soczki. Mamy z marchewką i jabłkiem. Krówka. Ale fajnie! Mamy kciuki, żeby Dawid wygrał konkurs. Fajnie, nie? Tu mamy bałwana Pottera. Tu mamy pająka. Wow, fajne są te dynie, tu są śmieszne. Tu jest dynia Magdy. Dynia, ja nazywam ją dynia imprezowiczka. Słuchajcie, to ta dynia wygrała. Ze wszystkimi. Ona. Minimalizm się liczy. A my naszą dynią mamy trzecie miejsce. Przyszłam na chwilę do pokoju, wiecie co, odświeżyć się i trochę w ciszy posiedzieć, szczerze mówiąc, bo tam jest strasznie głośno, tam gdzie jest, wiecie, same dzieciaki, one są głośne, wiecie, muzyka leciała, no po prostu chwilę musiałam mieć spokoju i przyszłam po prostu na sekundę do pokoju i, ale się zrymowało. I w tym czasie Darek mi pisze, że wygrali jakąś nagrodę, że trzecie miejsce zajęli. Kurczę, idę do nich. Jest to bardzo ciekawe, co oni tam wygrali. Biorę tym razem telefon, bo od rana nie miałam telefonu. Kurczę, powiem wam, że zapomniałam dość produktu do brwi, no ale najwyżej nie będę malować do niedzieli. W sensie brwi. Biorę klucz. Pokoje były posprzątane. A tu na klatce schodowej mnóstwo postaci z polskich bajek. Piękne rysunki, także lecę do nich, idę zobaczyć, o co tam chodzi z tą wygraną. No ale praca Darka była, powiedzcie sami. Ten to ma talent, naprawdę. Albo sierpa. Ale pięknie jest, zobaczcie. Tam jeziorko i tam jest też amfiteatr. Tak. Czy amfiteatry zawsze są przy wodzie? Nie. Tam gdzie jest miejsce, tam będzie chyba też ognisko. Ale czuć fajnie z tego pieca. I co, jesteś zadowolona z wyjazdu? Bardzo, bardzo fajny chill, mamy fajny apartament, fajnie, że też są znajomi. Tak, mamy sąsiadów naszych znajomych obok, byli właśnie zobaczyć u nas w pokoju i wiesz co dostaliśmy do pokoju? Co? Stolik. Widziałam, właśnie chciałam powiedzieć, że stolik, bo poprosiłeś, więc można przy stoliku rysować. Tak, można przy stoliku i mamy też, co mamy? No mamy troszkę większy pokój od nich. A zamawiali podobny. No, także tak się postawało. Tak się złożyło, tak fajnie. Się złożyło. Co pani tu przyniosła? Przyniosłam sobie bestocurce pomidorowe. Pięknie, nie ma niestety sosu kurkowego, wszyscy są zawiedzeni. A przed chwilą pan wziął surowy makaron i myślał, że to już jest gotowe. Wziął go sobie i po prostu go jeść.
byliśmy na obiedzie i tak wymieniamy się w opiece nad dziećmi. Ja byłam z córą i z jej koleżanką nowo poznaną na spotkaniu z krzatem. No i przyszłam teraz do pokoju, bo chcę zaplanować film. Teraz Darek mnie zmienił, więc on tam pilnuje dzieciaków i też jednego chłopca znajomych. Także ja jestem w pokoju i muszę wam powiedzieć, że mimo, że 2 godziny temu przyknęliśmy mgiełku, to nadal tutaj czuć zapach dyni, to jest super. Dlatego zabieramy też ze sobą te zapachy, żeby trochę, wiecie, domu i pięknego zapachu mieć przy sobie. Także teraz chwila chillu dla mnie, bo te dzieciaki się tam tak wycierają. Jest tyle dzieci w hotelu, wiecie, że można się przebodźcować. My tu łazimy po hotelu, zwiedzamy i tu nagle koteł. Siema. Jak się masz? No widzę chillera na maksa. I tutaj mamy też kolejną strefę, która się buduje. Salę piaskową. Wow, ale frajda. I woda jest. A tu mamy salę zabaw, w której jest część spinaczki, ale to jest chyba część dekoracyjna, bo spinaczka jest w jednym pomieszczeniu. Tutaj oczywiście mnóstwo sprzętu do zabawy i piłki. Wszędzie piłki. Nie. Lasagna warzywna jest i bolońska. Ania, chodź tutaj jakieś mięsko. To pani takiego burgera mi zrobiła przed chwilą. Każdego dnia jest live cooking. Na karteczkach na stole jest napisane, co się dzieje. Fajnie, że jest takie urozmaicone jedzenie. Jest bardzo dużo rzeczy wegetariańskich i bez laktozy. Mieliśmy przepyszną kolację. Siedzieliśmy ze znajomymi, dzieciaki się bawiły. Mimo, że znajomi mają młodszych chłopców, to i tak znaleźli wspólny język, Hot Wheels i te sprawy. Swoją drogą też kiedyś kochałam te metalowe samochodziki, miałam całą kolekcję jako dziecko. Także ja idę teraz po ciemku tutaj na parking, na chwilkę do auta po dwie rzeczy. Nawet dzisiaj nie wychodziliśmy na dwór. Teraz mży w ogóle, bo strasznie wiało i w hotelu cały dzień było coś do roboty. I koleżanka właśnie powiedziała, że patrzyła na kroki i że tam jest 8000 kroków, słuchajcie, po samym hotelu. Bo odległości wbrew pozorom są całkiem spore, no i za tymi dzieciakami w tej weftę. Więc jutro wyjdziemy na pewno. To nie może tak być, że wiecie, że na dwór nie wyszliśmy. I wszyscy tacy rodzice zadowoleni, że te dzieciaki, wiecie, zajęte. I że w końcu można po prostu klapnąć. I czasami nawet nie ma co robić, bo nie ma roboty. I tak nie wiadomo, co z sobą zrobić. Po prostu nie umiemy odpoczywać, my dorośli. No, ale Boże, jakie wielkie drzewa. Ale naprawdę bardzo udany pobyt. Jutro na pewno też pójdziemy nad jezioro. Także czekam na to. Już tutaj przy autku. O, już się odpaliło na moją cześć. Naprawdę powiem wam, udany pobyt, ale hotel jest tylko dla rodzin z dziećmi. Nie polecałabym nikomu, kto nie ma dzieci, żeby tutaj przyjechał. Nie z mojej złej woli, o to chciałam powiedzieć. Tylko właśnie z dobrej woli, żebyście się nie umęczyli. Bo dzieciaki tutaj, słuchajcie, tak dają, tak dokazują. Jest dosyć głośno, więc jak ktoś nie ma dzieci, lub chcę odpocząć po prostu od dzieci, to nie jest dobry kierunek. O! Dobra, tu siadam, bo muszę coś tu wyjąć ze schowka. Także słuchajcie, nie no, pobyt nam się naprawdę udał. Znajomi zostają dłużej. Wykupili sobie cały pobyt, wiecie, dłuższy. Boże, co ja tu mam, lokomotyw, jakieś mgiełki zapachowe, jejku! Mój schowek to jest po prostu, ja tu wszystko mam. Awaryjnie. Darek sobie dzisiaj palca rozciął. A my tutaj mamy akurat te plastry. Wycinając dynię, no ale zajęli trzecie miejsce. Z Lalo ex aequo. Naprawdę ktoś na nich głosował. Bo to był konkurs z głosowaniem. Nie wiem, gdzie mam książkę. Nie wiem. Książka mi zginęła. Jak może książka zginąć? Nie wiem. To teraz misja. Znaleźć, gdzie odbywa się Kinderball. Bo tam zmierzamy.